Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku przetestuję i zaprezentuję rower treningowy Zipro Strike, limitowana wersja, której twarzą jest Joanna Jędrzejczyk. Zwróćcie uwagę na bardzo masywną konstrukcję, która przypomina bardziej sprzęt komercyjny dostępny w klubach fitness. Finalnie maszyna waży 50 kg, stalowe elementy wykonane dobrze, spasowanie plastikowych osłon nie pozostawia żadnych zastrzeżeń, maksymalna waga użytkownika, jaką podaje producent, wynosi 150 kg. Wielki czytelny wyświetlacz, na którym znajduje się półeczka na telefon, tablet z odczytem podstawowych parametrów treningowych. Port USB, jack, wbudowane głośniki dają dość kiepską jakość dźwięku. Mamy możliwość łączności z aplikacją KinoMap. Zostanę jeszcze przy wyświetlaczu. Słuchajcie, mimo swoich gabarytów, w momencie kiedy trenuję i mam sylwetkę wyprostowaną, nie jest on w 100% widoczny. Nie mam takiej pełnej ostrości. Łapię ją dopiero w momencie, kiedy się tak delikatnie pochylę. O, dokładnie w tym kącie wszystko w 100% mogę odczytać, łapię tą pełną ostrość, także uważam, że jest to mały minus. Dodatkowo wiatraczek wbudowany, mamy tutaj 3 stopnie nawiewu, nie ma on regulacji kąta nachylenia, także w momencie też, kiedy mam sylwetkę wyprostowaną, cały ten nawiew gdzieś tutaj idzie po prostu w otchłań. Próbowałem połączyć swój pas telemetryczny z wyświetlaczem. Myślałem, że jest to jakaś opcja ukryta, niepodana przez producenta. Niestety mi się nie udało, także pomiar pulsu jedynie za pomocą tych blaszek, które znajdują się na kierownicy. Reagują w miarę szybko, ale pomiar nie jest wiarygodny jak we wszystkich sprzętach fitness, albo w większości. Jeśli chodzi o samą kierownicę, słuchajcie, nie mamy możliwości regulacji kąta nachylenia. Uważam, że jest to bardzo duży plus, bo czasami zdarza się tak, że jak tutaj mamy właśnie tą śrubę do regulacji, ona potrafi się luzować, te gwinty tam się zrywają i to po prostu wszystko lata. W momencie, kiedy chcemy złapać bardziej agresywnie za kierownicę, ona może się wyślizgnąć, polecimy nosem, obijemy o wyświetlacz. Dodatkowo bardzo fajny, duży plus. Mamy tutaj możliwość regulacji obciążenia. Mamy z jednej strony minusik, z drugiej strony plusik, także nie musimy tego szukać na wyświetlaczu. Pełna możliwość złapania odpowiedniej pozycji, także naprawdę tutaj nie ma do czego się przyczepić. Pierwszy raz trenowałem na tak dużym, miękkim, szerokim i długim siodle w rowerze stacjonarnym. Na początku byłem przekonany, że ta masywność będzie dużym minusem i poobcieram sobie pewne miejsca, ale powiem Wam tak, wykonałem kilka treningów, nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Dodatkowo mamy tutaj regulacje w pionie i poziomie, także możemy do góry lub do dołu opuszczać siodło, ewentualnie przysunąć je bliżej wyświetlacza lub odsunąć do tyłu. Zaczynamy teraz najważniejszą część, czyli prezentację, jako osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 95 kg będzie wyglądała na rowerze. Słuchajcie, nie robię żadnych dubli, bo się mega śpieszę, muszę lecieć na budowę do majstrów. Słuchajcie, siodło ustawiłem maksymalnie do góry, wychylone zostało również do tyłu, żebyście zobaczyli, jak osoba taka jak ja będzie wyglądała na tym gigantycznym rowerze treningowym. No to wskakuję. Poczekajcie. Nie wiem, czy wspominałem, mamy tutaj bardzo fajne miejsce na bidonik. No i tak, zaczynam, jeżeli chodzi o samą pozycję, naprawdę brak tutaj zastrzeżeń. Pierwsze, co rzuca się, chciałbym powiedzieć, w oczy, ale tak naprawdę Wasz tyłek to czuje, to mega mięciutkie to siodło. Jest po prostu rewelacyjne. Jak tak na nim podskakujemy, to fajnie syczy, jakby były tam jakieś poduszki powietrzne. Także tutaj nie ma, już mówiłem o tym, żadnych zastrzeżeń. Sama pozycja, słuchajcie, rewelka. Każdy tutaj znajdzie odpowiednią dla siebie. Ustawiamy start. W opisie gdzieś tutaj zobaczycie zaraz, ile ma, jaką wagę ma koło zamachowe. Wydaje mi się, że 7 albo 8 kg, także nie chcę tutaj oszukiwać. Powinienem podejść do komputera, sprawdzić, ale powiem Wam, że mega się naprawdę śpieszę. Dobra,
Obciążenie ustawione mam na minimum, pracuję bardzo, bardzo delikatnie, cichutko, płynnie, jest naprawdę bardzo fajny, przyjemny sprzęt, czyli Zipro Strike. O tym wyświetlaczu już mówiłem, o tym wiatraczku już mówiłem, o głośnikach mówiłem. Dobra, sprawdźmy, ile można dodać maksymalnie obciążenia. Z takich ciekawostek dla Zipro fajnie by było, jakby ten wyświetlacz miał właśnie sam wyświetlacz, ustawiany kąt nachylenia, ewentualnie żeby cały wyświetlacz można było sobie przesuwać. Dobra, obciążenie ustawione na maksimum. No i tak, w skali od 1 do 10 dałbym 7. Naprawdę można się napocić, zaraz staniemy na tych pedałach, zobaczymy, czy nic się nie urwie. No, na razie jest ok. Odległość od kolana do kierownicy przy moim wzroście, zwróćcie uwagę, dość duży zapas, kiedy siedzę, kiedy stoję. Przypomnę tylko, że te rowery nie są przeznaczone do ciężkich treningów jak na spinningach, także raczej nie powinniśmy na tych pedałach stawać. Lżejsze osoby bez problemu mogą to robić, cięższe, takie jak ja, po prostu bardzo szybko zniszczą sprzęt. Stabilność podczas treningu, mega ważna rzecz. Przedni stabilizator, tylny stabilizator, bardzo masywne. Z przodu mamy kółka transportowe, z tyłu zobaczcie, na tym stabilizatorze jest taka rączka, żeby sobie przesuwać rower. On jest jak przyklejony do podłogi. Kolumna główna, wszystko bardzo fajnie się trzyma. Także słuchajcie, no, myślę, że trzeba przejść do podsumowania. Nie ma co już pitolić o tym rowerze, także za chwilkę krótkie podsumowanie. Fabrycznie nowy rower kupicie za około 3400 zł. Gwarancja 24 miesiące door to door oznacza, że w razie usterki trzeba maszynę rozłożyć, zapakować do kartonu lub w momencie uzgodnienia z serwisem ustawić w całości na palecie i odpowiednio zabezpieczyć. Cena dość wysoka, jakość wykonania bez zastrzeżeń, wyposażenie standardowe. Brakuje mi łączności z pasem telemetrycznym. Sprzęt bardzo stabilny, dający wysoki komfort podczas treningu, przypominający rowery komercyjne dostępne w klubach fitness. To, czy go kupicie, pozostaje już Waszą prywatną decyzją. Z mojej strony uważam, że przy dość wysokiej cenie produktu powinna być gwarancja z dojazdem serwisu do domu. Dla pocieszenia powiem Wam, że rowery treningowe bardzo rzadko się psują, a ich ewentualna naprawa jest stosunkowo niska. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że marka Zipro nie jest na mnie obrażona za wytykanie minusów, ale żaden mój film nie jest sponsorowany, nikt mi za to nie płaci i mam nadzieję, że tu widzicie, że te wszystkie testy są naprawdę rzetelne. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie proszę w komentarzach pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.